Jadalnia świętego Jana z Dukli znajduje się w Trzcianie na wzgórzu Zaśpit, nieopodal Dukli na Podkarpaciu. Wyruszamy z parkingu, a droga do pustelni zajmuje zaledwie 5 minut spacerkiem po asfaltowej drodze. Kanonizacją Jana z Dukli zajął się sam Jan Paweł II podczas wizyty w Krośnie. Nikt nie miał wątpliwości co do jego świętości, ponieważ przypisywano mu wiele cudów, na przykład dwukrotnie uratowanie Lwowa od nieprzyjacielskich najazdów. Podnóża świątyni w grocie skalnej znajduje się źródełko świętego Jana. Woda z niego wypływająca, według tradycji i wierzeń, przynosi ulgę w wielu dolegliwościach i chorobach. Pustelnia założona została w 1769 roku, już po beatyfikacji błogosławionego Jana. Obecny kościółek, wzniesiony na początku XX wieku, jest już trzecią budowlą w historii tego miejsca. Obok świątyni znajduje się drewniany dom rekolekcyjny, tak zwany dom pustelnika. Chata stanowiła miejsce odosobnienia dla Jana, a w niej dzisiaj znajdziemy odtworzone warunki, w jakich mógł mieszkać w XV wieku święty Jan z Dukli. Wąska prycz, drewniany stół, krzesło, miska do mycia – to wszystko.